Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki chciałam Wam pokazać coś takiego jak prawo jednej sigmy, dwóch sigm i trzech sigm. Jeżeli mamy zadanie o następującej treści, dla czasu oczekiwanego ukończenia cyklu produkcyjnego 170 minut z odchyleniem standardowym 8 minut, mamy wyznaczyć czas trwania cyklu produkcyjnego najbardziej prawdopodobny z prawdopodobieństwem ukończenia 68%, 95% i 99,74%. Zadanie się wydaje może trochę zawikłane, ale generalnie te udziały procentowe, kolejne, dla osób, które przynajmniej zapoznały się z teorią, mogą się kojarzyć z prawem kolejnych sigm, czyli jednej sigmy, dwóch sigm i trzech sigm. Chodzi o to, że jeżeli na podstawie jakiegoś tam badania ustaliliśmy, że średni czas trwania pewnej czynności wynosi 170 minut, a odchylenie czasu trwania wykonania tej czynności wynosi 8 minut, to my możemy określić, jakie są szanse na to, że czy tam powiedzmy nie szanse, tylko w jakim to zakresie czasu może się zawierać ogólnie przy innych projektach czas wykonania tej czynności. Chodzi o coś takiego, że mamy jak prawo jednej sigmy, dwóch sigm i trzech sigm. Tutaj jest powiedziane, że w przypadku, gdy od średniej dodamy i odejmiemy odchylenie standardowe, jakie mamy na podstawie najlepiej wyników z próby, to taki przedział od do, kraniec początek i kraniec zwany końcem, to taki przedział pokryje nam 68% przypadków obserwacji rozkładu i w tym momencie możemy to rozumieć, że jako prawdopodobieństwo ukończenia tym samym, inaczej czytając, mamy 68%. Jeżeli poszerzymy nasz przedział o dodatkową sigmę, czyli w sumie odejmiemy dwie sigmy na lewo i na prawo dodamy dwie sigmy do średniej, to już powiemy, że ten przedział w takim zakresie pokryje aż 95% wartości jakieś cechy, czyli możemy inaczej mówić, że na 95% ten u nas akurat cykl produkcyjny zamknie się w tym zakresie od do i jeszcze mamy przedział tutaj 3 sigm, czyli jeżeli od średniej odejmę 3 odchylenia standardowe albo dodam 3 odchylenia standardowe, to w takim przedziale, czyli od do, może się znajdować aż 99,74% obserwacji, jakie mogą się pojawić. A więc można inaczej mówić, szansa na to, że jakaś czynność zostanie ukończona wynosi 99,74%. Może to Wam się kojarzyć generalnie z przedziałami ufności i jak najbardziej ma to pokrycie, takie przypuszczenie, ale tutaj omawiamy sobie tylko te prawo jednej, dwóch i trzech sigmy. A więc jeżeli w tym konkretnym zadaniu średnia wynosi 170 minut, a odchylenie standardowe 8 minut, to jeżeli chcemy oszacować szansę na to, zwróćcie uwagę, prawdopodobieństwo pewnego zdarzenia wynosi 68%, czyli szanse na to, że czas trwania cyklu zawiera się między średnia minus odchylenie i średnia plus odchylenie, szanse na takie zdarzenie, na to, że czas trwania jakiegoś cyklu, czyli jakiejś na przykład czynności zamknie się w zakresie od 162 do 178, takie szanse wynoszą 68%. Jeżeli już chcemy zwiększyć jakby zwiększyć naszą pewność tego, że prawidłowo określimy czas trwania cyklu, to musimy odjąć od średniej 2 odchylenia i do średniej dodać 2 odchylenia. Wtedy z niemal 95% pewnością możemy powiedzieć, że czas trwania cyklu zawiera się między 154 a 186, jeśli w badaniu początkowym, takim próbnym, mieliśmy następujące wyniki.
ale jeżeli odejmiemy aż 3 odchylenia standardowe od średniej, a z drugiej strony dodamy do tej średniej te 3 odchylenia, otrzymujemy szanse aż 99%. I wtedy możemy powiedzieć, że niemal na 100%, bo na te 99 po przecinku, czas trwania pewnej czynności zawiera się od 146 do 194 minut. I to jest wszystko na podstawie wyników z badania próbnego. To są takie, powiedzmy, wyniki budowy przedziałów na podstawie po prostu zwykłego wychylenia, średnia plus minus, aż do 3 odchyleń standardowych. Jeżeli potrzebujecie omówienia swoich filmów, jak najbardziej zapraszam Was do oglądania pozostałych moich filmów tutaj na kanale YouTube. Zapraszam również do przeglądania wszystkich materiałów na playlistach, a na stronie internetowej, którą tutaj umieszczam u góry, można zapoznać się z całym zakresem materiału, z którego mogę udzielić Wam pomocy. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, zawsze możecie się kierować pisząc na zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała możliwość, na pewno się zapoznam z Waszymi zadaniami i odpiszę na takiego maila. Także zapraszam serdecznie do korzystania z wszystkich materiałów na YouTubie. Jeżeli macie jakieś propozycje do filmów, jak najbardziej możecie takie umieszczać, najlepiej w komentarzach do filmów, które właśnie obejrzeliście. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do dalszej nauki.